Blackwick. W lipcu. A nie w październiku, to trochę dziwne, nie? Trochę podejrzane, ale pamiętajcie o tym, że chodzi przede wszystkim o promocje i my znaleźliśmy parę sprzętów, które są historycznie najtańsze, więc promocje są, mogą się nawet nazywać Black Week, najważniejsze by było najtaniej. Tak, więc dzisiaj będzie przede wszystkim lodówka, będzie telefon, będą słuchawki Corsera, a także na deser odkurzacz automatyczny od Xiaomi, a Xiaomi wiadomo lepsze. Zapraszamy do oglądania. No to może na początku pogadamy o tym smartfonie, w sumie też poniekąd Xiaomi, bo Redmi to jest submarka Xiaomi, bo widzę, że to jest raczej taki standardzik, nie? Tam jakiś Helio G95. Tak, jeżeli chodzi o to, jak to się prostuje, wiesz, moc, cena, tak dalej, to jest naprawdę standard. Wziąłem ten smartfon przede wszystkim dlatego, że ma ekran AMOLED, więc faktycznie fajnie się ogląda, no 60 Hz, ale ta klasa cenowa, no to jeszcze nie takie frykasy tam się zdarzają, żeby było 120 Hz. A jakie jest ładowanie? Ładowanie jest 33W i masz baterię 5000 mAh, więc umówmy się, że tutaj wydajność jest całkiem fajna. Mamy też tego MediaTeka Helio G95, który jest trochę starym procesorem, ale wydajnościowo jest cały czas w porządku. Oprócz tego mamy 6 GB RAMu, czyli więcej niż w zwykłym Redmi Note 10, na którego poziom cenowy teraz właśnie to urządzenie wskoczyło. No i są to bardzo podobne urządzenia, Redmi Note 10 i Redmi Note 10S. Lepsze aparaty? Wiesz co, jest większa rozdzielczość, 64 megapiksele, natomiast co do jakości zdjęć myślę, że tutaj tak naprawdę takiej dużej różnicy nie ma. Natomiast więcej tego ramu, myślę, że to będzie się przekładało na lepsze użytkowanie w przyszłości, bo 6 jest po prostu lepsze niż 4, taka matematyka. No to jazzy. Był smartfon, teraz przejdziemy w branżę gamingową, powiedzmy. Tak, no bo słuchawki Corsera, Corsair znany producent w branży gamingowej. Słuchawki Corsera, o których w zasadzie trudno powiedzieć coś konkretnego, poza tym, że zbierają dobre opinie w sieci, są taniej, mają na przykład mikrofon odłączany, który jest certyfikowany przez Discord, co w zasadzie oznacza mniej więcej tyle według producenta, że lepiej zbierać dźwięk i przede wszystkim bez odgłosów z otoczenia, wycinając te odgłosy z otoczenia. Oczywiście też nie spodziewajcie się tutaj cudów, absolutnie są to słuchawki o standardowym paśmie przenoszenia, są to słuchawki o raczej dodatkowym mikrofonie niż z mikrofonem w jakby powiedzmy głównym celu tych słuchawek. No i po prostu jeśli chodzi o wykonanie też jest solidnie, jest tutaj pianka zachowująca pamięć, nie wiem jak to się po polsku nazywa, memory foam. No i jeżeli chodzi o to jak te słuchawki się noszą, no to tutaj oglądałem parę recenzji, żeby się upewnić, jest wygodnie. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że jest adapter USB, który przenosi je do 7.1, no i działają z większością sprzętów, to znaczy zadziałają zarówno z Twoim PC-tem, jak i z Twoim telefonem, konsolą lub też Switchem, która konsolą również jest, ale pogadajmy o standardowym segmencie naszych promocji, bo kochamy Samsunga, Go Korea! Nie, to nie jest prawda. Chociaż faktycznie, jeżeli ktoś z Samsunga ogląda, to bardzo Was kochamy. Wszystkich Was kochamy. Tak, lodóweczka Samsunga, która jest w zasadzie lodówką, którą kiedy ją zobaczyłem, to powiedziałem what is it? Lodówka for mrówki or inne małe zwierzątka typu owady. To jest lodówka dla tych chłopaków, którzy mają 5 feet 11 inch, czyli poniżej 1,80 m. Bo ta lodówka także jest poniżej 1,80 m, ma dokładnie 178 cm wysokości, ale przede wszystkim, co ważne w lato, ma dystrybutor wody. Tak, dystrybutor wody ważna sprawa. A to jest konieczne z instalacją hydrauliczną? Nie, zdecydowanie. No to najlepiej. Co do samej lodówki, no 288 litrów pojemności, więc tutaj też szału absolutnie nie ma. Natomiast jest to lodówka z rozwiązaniami Samsunga, więc mamy all around cooling, mamy power freeze i power cool, żeby szybciej schłodzić jedzenie i zamrozić. No i jest zwykła szuflada nałożona. A jest pełna No Frost? Jest pełny No Frost, więc no, mamy komplet standardowych wrażeń lodówkowych. No i co? No i tak naprawdę z ciekawostek, no to może składana półka, jak chcesz, nie wiem, jakiś wyższy garnek zmieścić, to też można to zrobić. No i co ich chłodzi? No tyle można powiedzieć o tej lodówce. To jest raczej standardowa cena, standardowa lodówka, jest to co trzeba, no jest dystrybutor wody, which is jazzy, so przejdźmy wreszcie do ostatniego produktu, który będzie znacznie ciekawszy. Odkurzacz robot od Xiaomi, w zasadzie Essential, jak sama nazwa wskazuje. Essential znaczy esencjonalny, esencja, fenomenologia. Można wrzucić do zupy, zrobi się gęsty sos. Ten odkurzacz po prostu jest podstawowy, a skoro jest podstawowy, to znaczy, że jego głównym zadaniem jest odkurzanie, chociaż ten konkretny model może również mapować. No jeżeli chodzi o opinie dotyczące tego urządzenia, to te dotyczące mapowania były mniej pochlebne, natomiast co do odkurzania, no mamy tutaj ciśnienie robocze 2200 paskali, ale przede wszystkim ten odkurzacz wciąga rzeczy dobrze i nawet sobie poradzi na dywanach, chociaż w tych grubszych to raczej bym go nie wrzucał. Pamiętajmy w ogóle, że mówimy o urządzeniu za 500 zł. Tak, a jest niziutki bardzo, nie? 8,2 cm. Mniej więcej teraz te meble są projektowane tak, żeby mieć ten prześwit 8,5-9 cm. Tak, specjalnie dla odkurzaczy automatycznych. Jest oczywiście sterowanie aplikacją, co jest bardzo ważne i tak naprawdę pozwala na przykład zdalnie sterować urządzeniem, zmieniać jego tryby. On ma w ogóle 4 tryby mocy. Tak jest. Jest harmonogram. Tak, oczywiście. Jest harmonogram, jest nawigacja, jak to bywa zazwyczaj w odkurzaczach, jest czujnik kolizji. No taki standardzik, no co ja mam wam powiedzieć. Na pewno ma duży zbiornik, to Michała bardzo zadowoliło, bo Michał lubi duże zbiorniki. 420 ml, jeżeli chodzi o sam kurz i pył, no to faktycznie tak na średnim mieszkaniu 30 m2, takim mniejszym, no to myślę, że z 5-6 sprzątań bez wymiany faktycznie da się zrobić. Ten zbiornik dzieli też także funkcję ze zbiornikiem, który daje wodę do ściereczki, więc możecie jednocześnie odkurzać i mopować. Ale możecie też kupić jeszcze więcej sprzętów w jeszcze większych promocjach, a konkretnie wielorabatach, bo te obowiązują cały czas, obowiązują na oznaczone promocją sprzęty AGD, telewizory, smartfony oraz sprzęty do odtwarzania audio i wideo. No i możecie w ten sposób zaoszczędzić na najtańszym sprzęcie z paczki sprzętów, które weźmiecie. Za dużo sprzętów w tych sprzętach, co nie? No, strasznie dużo sprzętów mówisz. No, ale co? Są też inne akcje promocyjne i zazwyczaj są to akcje promocyjne na pojedyncze produkty, jak Black Weeks, no ale staramy się wszystko śledzić, wrzucać na naszą stronę wideotesty, wrzucać na naszego fanpage'a, no i na grupę testerzy wideotestów, tak dla odmiany. No strasznie dużo tych wideotestów. Tak, ale jest jeszcze Instagram, więc zajrzyjcie tam. No i zajrzyjcie do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie, no i cześć! Cześć!